Dzień dobry, wracamy do vlogowania. Ja przed chwilą dla Was nagrałam, dosłownie przed chwilą skończyłam nagrywać filmik z podsumowaniem roku i z moimi celami na następny rok, 2024. Zaczynamy. Jadę właśnie odebrać młodą. Jest u nas dość chłodno, bo mamy tylko 3 stopnie, jak na Irlandię. To jest naprawdę zimno. Nie znają cię. Będę dość często tutaj kaszleć, także pewnie czeka mnie bardzo dużo wycinania filmu, ale bo myślałam, że chcę już dla Was nagrywać, chcę z Wami pogadać, bo mi tego bardzo brakowało. Nie chciałam też znikać z kanału na tak długo, ale wiecie, był tata od Arii, oni bardzo dobrze spędzali czas, ja w tym czasie odpoczywałam. I naprawdę doceniam ten czas, który miałam, żeby sobie odpocząć. Tak naprawdę pobyć trochę sama ze sobą, nie zastanawiając się, czy... Nawet nie zastanawiając się, tylko żeby po prostu być tą mamą dla Arii, żeby się z nią pobawić, żeby jej coś ugotować, żeby spędzić z nią czas, żeby gdzieś z nią wyjść, zapełnić jej jakoś ten dzień, co mi przychodzi naturalnie, a tutaj nagle mogłam po prostu sobie posiedzieć z książką. Tam, że przy inhalatorze ze sterydami, to już swoją drogą, ale naprawdę sobie tak spokojnie odpoczęłam, poczytałam sobie trochę tych książek, pooglądałam trochę mojego TikToka i naprawdę mi się to przydało. Dzisiaj wracamy do rzeczywistości i uwielbiam tą moją rzeczywistość, tak naprawdę lubię to, że jestem samotną mamą, uwielbiam to, że mam taką cudowną relację z moją córką i uwielbiam to, że jestem niezależna od kogokolwiek. Dzisiaj mam tak dobry humor, że mówię nie, nagrywam co tylko mi przyjdzie do głowy, bo tak tego potrzebowałam. Więc jak tylko rano wstałam i zawiozłam młodą do szkoły, to od razu wzięłam się, pierwsze co, jeszcze nie zaczęłam sprzątać, wzięłam się za makijaż, spędziłam nad tym makijażem tyle, ile potrzebowałam, nakręciłam sobie włosy na wałek, co mi nie wyszło, ale z drugiej strony te włosy są po prostu takie leiste i fajne, więc nie musiałam ich na suszarkę nakręcać, bo chciałam się dzisiaj ładnie czuć, potrzebowałam tego makijażu. Ubrałam się też już przy okazji, tak wiecie, do filmiku i dopiero wtedy sobie zaczęłam sprzątać. Tego sprzątania nie było jakoś szczególnie dużo, ale chciałam mieć to z głowy, zanim zacznę nagrywać, bo wtedy mam taką głowę pełną pomysłów i taką spokojniejszą, co nie? Więc nagrałam już jeden film, który się dzisiaj pewnie pojawi, tego 8, bo też już się nie mogę doczekać, żeby go wrzucić na ten kanał. Jadę teraz po młodą i chyba zrobię takiego małego, krótkiego vloga. Aha, no i zwierzęta też ogarniałam w tym moim takim odświętnym ubraniu, nie? Także dziwnie się trochę czułam, ale z drugiej strony się czułam bardzo dobrze, bo to mi było potrzebne. Od tego czasu świątecznego i braku tej mojej rutyny to czułam się tak dziwnie, Wam szczerze powiem. Tak jakoś rozlaźle, jak ja to mówię, jak takie kluchy. Jak takie rozlazłe kluchy się czułam. Nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. A tak pomalowałam się, ubrałam się, nagrałam filmik, posprzątałam. I było naprawdę, naprawdę fajnie. Teraz właśnie nie wiem, co będziemy z młodą robić. Wiem, że muszę ugotować na pewno zupę, bo już mamy dość tego ciężkiego polskiego jedzenia, więc to będzie zupa warzywna. I nie wiem, młoda pewnie nie zje tej zupy warzywnej, bo jest dużym niejadkiem, więc muszę się zastanowić, co jej ugotuję, ale to jak wyjdzie ze szkoły, to jej się zapytam. To jest najlepsze. Ona mi wtedy powie. Może mi się udają namówić na paluszki rybne, bo to jest jeszcze jedna z tych zdrowszych rzeczy, którą ona zje. Bo ona by mogła tak naprawdę żyć o nuggetsach z kurczaka i frytkach. Albo tam nawet nie frytki, bo nawet nie frytki tak lubi jak po prostu pire ziemniaczane. Tak, to za to to ona by mogła na tym codziennie jechać. Tam rosół jeszcze od czasu do czasu zje, z wielkimi wątami, ale go zje.
No właśnie, także jeżeli któraś z Was ma takiego niejadka, a macie jakieś sposoby, albo miała niejadka i może mnie pocieszyć w jakikolwiek sposób, to piszcie komentarze, proszę Was, że może jest nadzieja na to, że to moje dziecko zacznie trochę jeść, nawet nie więcej, tylko żeby ona jadła różnorodne rzeczy. Bo z chleba, no to tak, kanapki, no to zje kanapkę z dżemem albo kanapkę z pasztetem i to jeszcze bez masła, bo jak zobaczy masło, to już nie zje tej kanapki. Także nie wiem, jeszcze serki do szkoły, to jogurty. Organiczny jogurt zje z truskawkami tylko i wyłącznie. Takie małe serki też zje z tymi patyczkami takie, co się macza. I ja na to mówię takie krakersy, takie ryżowe wafelki w różnych smakach, no to jeszcze to zje. Truskawki, maliny i to by było na tyle, kochani. Także martwi mnie to z dnia na dzień coraz bardziej. Jak już tam sobie wcześniej trochę odpuściłam, tak teraz znowu mi to... tak znowu mi to wraca. Jeżeli macie jakieś pomysły, to dawajcie znać. Aha, jeszcze nie powiedziałam. Lubi mielone, bo jej mówimy, że to jest chicken, że to jest kurczak. I lubi schabowe, bo też jej mówimy, że to jest kurczak i chicken. I jeżeli to jest w dobry sposób podane i w dobry sposób usmażone, to ona to zje z miłą chęcią. Kiedyś jeszcze lubiła spaghetti bolognese, ale ostatnio znowu go nie lubi. Także jestem w kropce, nie wiem, co temu dziecku gotować. Lecę po nią i za chwilę się widzimy. Się pochwalić, patrzcie, co sobie kupiłam, na Shinie sobie zamówiłam w ogóle. To jest taki, no, takie etui na klucze, nie? Jak to gadżeciara ma w zwyczaju. Tu jest takie świecące i taki uchwyt, taki bryloczek do tego. Tu fajnie, bo się zakłada na to klucze, o tak. Fajne, nie? Taki gadżecik fajny. Przegrałam dyskusję na temat obiadu i jedziemy do McDonalda, ale ze względu na zaistniałe sytuacje, takie też, że wczoraj tata pojechał, że dzisiaj był długi dzień w szkole, to niech będzie. Możemy jechać do McDonalda dzisiaj, ale od jutra zaczynamy normalne jedzenie i staramy się wdrażać nowe posiłki. Bo moja Aria jadła wszystko za dziecka. Jadła brokuły, jadła wszystko, naprawdę wszystko, nie żartuję. Ale bierzemy się za to pomału, nie na siłę, bo to też nie na tym polega, ale zaczynamy z tym działać. Jesteśmy, zamówiłyśmy sobie, ja sobie zamówiłam wrapa. Jakby Was to interesowało, to uwielbiam sweet chili wrap, tego słodko-kwaśnego wrapa. W Polsce jest o wiele smaczniejszy. Mimo, że to jest tylko wrap, ale nie wiem jakim sposobem, w Polsce jest o wiele smaczniejszy. Co, młoda sobie zamówiła, co sobie zamówiłaś? Happy Meala, tak. Z czym lubisz Happy Meala? Ze wszystkim. Czyli z frytkami i z chicken nuggetsami, tak? I zabawkę! I z zabawką, i z wodą. Ale nie, nie siądź, właśnie. Okej. Także przerwa jest na jedzenie. Byłam na szybko w Lidlu, wskoczyłam tylko po chleb. I kupiłam młode jeszcze malinki na jutro do szkoły ci kupiłam. Nie! No, to cieszę się, możesz zjesz w końcu. Do zobaczenia za chwilę. Chcesz taką opaskę ci zrobić? Aha, no rzeczywiście. Ale to lody na później. Okej. Okay. Mamy wrap, frytki, wcinamy. Obarwane jak zawsze. Zbieramy się do domu. Posiedziałyśmy dość trochę. Na spokojnie, żeśmy sobie zjadły. Jedziemy do domu gotować zupkę. I... no i co? I nie wiem, co będziemy dalej robić. Dzisiaj będzie dzień na chillu, bo to był pierwszy dzień Ari powrotu do szkoły, więc jest zmęczona. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Może w jakąś coś się pobawimy, ale to nie obiecuję, bo wszystko zależy od humoru. Jesteśmy w domu. Ja się teraz biorę za tą zupę. Nie tylko gadam, tylko biorę się też za robotę. Muszę wyciągnąć, bo robię tą zupę zmrożoną, które już mamy z polskiego sklepu. Wiecie, takie do zupy, nie? Zaraz Wam pokażę. No to takie.
dwie wrzucę. Pokroję trochę kartofelków do tego. Zupka dzisiaj będzie na dwóch piersiach z kurczaka, bo to mamy w zamrażarce. Także tak będzie najłatwiej. Trzeba też zamrażarkę opróżnić. I bierzemy się za tą zupę. Wrzuciłam zupkę i lecę po kartofle. Teraz dodam ziela angielskiego, liść laurowy i trochę czarnego pieprzu i odrobinkę soli. Jeżeli oczywiście mi się tak bardzo nie spieszę, jak robię obiad, to staram się wszystko odkładać na bieżąco, bo tak mi się potem robi syf w kuchni. Gdzie mam sól? Tam jest. Oczy by mi wybiła. Więc na bieżąco staram się sprzątać po sobie, żeby potem tego nie robić. Albo na drugi dzień, żeby tego nie robić. Bo tak się przeważnie robi bałagan w kuchni. Więc teraz sobie już ogarnęłam tutaj z tych pierdół. Dosolę tą naszą zupę teraz tylko. Dobra. Młoda sobie zażyczyła kartofelki na wieczór, więc na razie teraz sobie je tylko pokroiłam. Zalałam wodą, osoliłam wodę. I jak będzie już zupa prawie gotowa i moi rodzice będą w drodze do domu, to wtedy załączę, żebyśmy wszyscy mogli zjeść, bo ona już jest po jednym obiadku, więc coś tam dzisiaj zjadła. Także co, pieski siku? O, jeden, dwa, zawsze grupowo, nie? O. I kot. Ale ja dzisiaj w środku, na dworze jest zimno, więc obiad ogarnięty. Chcę teraz tylko odłożyć jeszcze te talerze, które rano pomyłam. I młoda mnie już woła do zabawy, więc raczej już mi się nie uda rozłożyć zmywarki. Więc rozkładam tylko to, co tutaj mam. I jak młoda pójdzie spać, to wtedy sobie to wszystko ogarnę, bo wiecie co, naczynia mi nie uciekną, a Aria będzie wieczorem spać, więc zabawy z nią nie nadrobię wieczorem, a coś tam mogę troszeczkę wieczorem zrobić, jak ona sobie pójdzie spać, więc odkładam tylko te naczynia, które są, więc odkładam tylko te naczynia, które mam tutaj na suszarce, a to ze zmywarki, otwarłam zmywarkę, żeby mi wyparowała, i wieczorem wszystko rozłożę, żeby była czysta na jutro dla Pauli, bo jutro z Pauli kolej na sprzątanie, gotowanie, bo ma dzień wolny, ale nie chcę jej zostawić bałaganu, więc to za chwilę. Okej. Się biorę za grę, bo przegram. No ja chcę być Olaf. Okej, grozy, tutaj jestem. Fioletowy. Okej. Co? Też mam fioletowy. Już. No i teraz wybierz te same karty. Dwie takie same muszą być. I odłóż na bok. Ale to ja to mogę widzieć. To odkładaj, bo razem gramy, no. Tylko snap muszę zrobić. No to namaluj węża. Mogę snap, kochanie.
Brawo. I jędzorka mu namaluj. Bo wiem, że mają takie jędzorki, nie? O. No super. Brawo. I teraz co to za litera kolejna jest? A. Tak jak ja. Tak jak Aria, brawo. Litera? Brawo. Musi to linię dojeżdżać. Bardzo ładnie. A kolejna? Nie wiem, co ty. No to zostaw na razie. Kolejną napisz. Mother śpi. Jak widać na załączonym obrazku. Ja mam potrzeby olejowania, więc jak zwykle robię z wami. Nie. Przeważnie olejowanie robię tylko z wami. Odkąd zaczęłam kręcić YouTube'a. Więc dlaczego nie kontynuować tej, jak to się mówi, tej tradycji. Chciałam wam też, okulary mi spadły, ślepo jestem w ogóle, jak kładę małą, to najwygodniej mi jest ściągnąć okulary. Zmieniła mi się w ogóle moja rutyna pielęgnacyjna, raczej taka nie twarzowa, tylko ciała. Przez tą moją takie, przez tego takiego mojego konkretnego doła przed świętami, przez ten mój taki lekki nawrót tej depresji, musiałam coś zmienić. Także zainwestowałam w trochę droższe kosmetyki i stwierdziłam, że to będzie jedyny taki mój, jak się to mówi po angielsku, guilty pleasure, czyli taki troszeczkę droższy rytuał, ale który będzie mi sprawiał naprawdę dużą przyjemność, który będzie mnie motywował do kąpieli i do korzystania przyjemności z tej kąpieli. Albo pryszniców po prostu. I zaraz wam pokażę, co sobie kupiłam, ale odkąd to mam, to prysznic jest codziennie, peeling jest co drugi dzień, balsamowanie jest codziennie i nakładanie oliwki na całe ciało też jest po każdej kąpieli, także jestem z siebie bardzo dumna. Tu nakładam sobie olej, bo zaraz idę pod prysznic, nie będzie ten olej nie będzie za długo u mnie na włosach, tylko tyle co przed kąpielą. Już wam pokazuję, co sobie kupiłam. Także, czekajcie, tak żeby mi ten telefon nie zasłaniał całej twarzy. Także zakupiłam sobie te. One nie są jakieś super drogie. Znaczy, tak, jeżeli chodzi o produkty do... Czekaj, jakby to ustawić, żeby mnie było widać. Czekaj, próbowałam się nagrać w tym, w lustrze, ale... Może tak będzie lepiej. Nie udało mi się. Te produkty, jeżeli chodzi o to, że to są produkty tylko do kąpieli, to tak, są drogie. 23 euro za cały zestaw. Czy 25 chyba. To był taki świąteczny zestaw. I w tym zestawie scrub. To jest właśnie ten scrub. I to jest zapach Lily and... Czekajcie. White Lily and Damask Rose Scent, czyli biała lilia i tam jakaś tam róża. Więc to jest scrub, do tego jest balsam, do tego jest olejek. I to było chyba tylko tyle w zestawie, a ja sobie dokupiłam w tym samym zapachu żel do ciała. A nie, jeszcze w tym zestawie jeszcze był krem do rąk. Więc jeszcze ten krem do rąk w tym był. Krem do rąk mam w torebce do pracy, a dokupiłam sobie żel do kąpieli. Kupiłam sobie, ale w innym filmiku wam pokażę, z Rituals. Rituals są bardzo drogie, moim zdaniem. 21 euro za tubkę balsamu, ale ta tubka balsamu jest ogromna, tam jest pół kilo tego. Także, czy teraz przesadzą pół kilo? To mi się wydaje, taka ogromna tubka to jest. I do tego żel. Tu mam jeszcze jeden żel, który mi został. O, ten. Sakura
Ritual of Sakura. I to jest mleko ryżowe i kwiat wiśni. Widzicie, już wieczorem jak mój podkład wygląda, trzeba go już zmyć zdecydowanie, ale ten szminka dalej jest, także jest sukces. Dzisiaj się myję tym Sanctuary Spa. Niech będzie to taki dla mnie taki, wiecie, trochę odskocznia. Przepiękny zapach, pięknie nawilża ciało. Super się utrzymuje ten zapach bardzo długo. To co, biorę się za kąpiel, biorę włosy, zmywam makijaż. I to by było, kochani, tyle na dzisiaj. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dzionka albo życzę Wam miłego wieczorku. I do zobaczenia, kochani, w następnym odcinku.